Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego ojca. Wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do niego: Myśmy się nie narodzili z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Co to znaczy wierzyć? Każdy człowiek posiada w swoim wnętrzu słowa, które nim kierują. Wierzyć Jezusowi to pozwolić na to, aby kierowały nami Jego słowa. Chcąc rozumieć, co się dzieje z nami i wokół nas, trzeba mieć klucz do tej rzeczywistości. I tym kluczem jest Słowo Pana. Trwanie w słowach Jezusa, rozważanie ich, noszenie w sercu, prowadzi do poznania prawdy, do życia w prawdzie. Uwierzyć to pozwolić się Bogu przebudzić wewnętrznie i pozwolić, aby On mi pokazał rzeczywistość, żeby pokazał mi to, jak On pewne sprawy postrzega, jak On na mnie patrzy, na innych. Jednym z najpiękniejszych zwrotów w Biblii jest ten: prawda was wyzwoli. Prawda nie oznacza słów, w które trzeba uwierzyć, lecz pokazuje rzeczywistość tworzoną przez Boga, którą trzeba przyjąć. Prawda Boża pokazuje mi, jakim jestem. I dzięki tej prawdzie wyjaśnia mi się moje życie. To, co dotychczas wprowadzało mnie w stan gniewu albo buntu, żalu czy rozgoryczenia. I to jest wolność. Polega ona na tym, że człowiek, który poznaje Jezusa i przez Niego widzi życie, jakie otrzymał, ten jest wolny od pozorów, jakimi żyje, jakimi karmi się świat. Bóg uwalnia od pozorów, od iluzji. To znaczy od rzeczywistości, którą wmawia nam szatan. Szatan jest mistrzem iluzji. I w takim klimacie rozumienia wolności zobaczmy grzech. Nie oznacza on przekroczenia nakazów prawa, lecz przywiązanie się człowieka do pozoru, do udawania. Przywiązanie do powierzchownych zjawisk jest odmową otwarcia się na prawdę, odmową wiary w Jezusa, uwierzenia Jezusowi. I żyjąc w świecie pozorów, iluzji, udawania, człowiek staje się niewolnikiem, którym rządzi to, co zewnętrzne. On nie ma łączności z samym sobą. Co to znaczy być wolnym? To zawsze być w domu Ojca.
zawsze być z Ojcem.